pana Migalskiego. Dziękuję, panie pośle. Pan wie, że ja pana bardzo cenię i dziękuję, że pan poruszył temat utraty pracy przez europejskich rolników w wyniku tej dyrektywy. Polska jest największym producentem papierosów i tytoniu. Czy państwo przeprowadziliście jakieś badania dotyczące tego, ile tysięcy miejsc pracy zostanie w wyniku tej dyrektywy utraconych i czy macie państwo jakiekolwiek propozycje dla tych, którzy w wyniku państwa decyzji regulowania życia Europejczyków straci pracę i będzie musiała szukać jej w innym miejscu? Dziękuję bardzo. A mezőgazdasági bizottság részletesen elemezte. Dziękuję bardzo za to pytanie. Komisja Agri rzeczywiście zajęła się tą kwestią i to